Dzień 27. Modlić się. Dlaczego? Tak więc w modlitwie najważniejszy jest Bóg. Najważniejszy jest Chrystus, który stale wyzwala stworzenie z niewoli zepsucia i prowadzi ku wolności, ku chwale dzieci Bożych. Najważniejszy jest Duch Święty, który przychodzi z pomocą naszej słabości. Modlitwę zawsze zaczynamy z myślą, że to jest nasza inicjatywa. Tymczasem jest to zawsze Boża inicjatywa w nas. Z książki Przekroczyć próg nadziei. Modlitwa, rozmowa z Bogiem. Bardzo często patrzymy na tę rozmowę jako nasz własny wysiłek. Jako coś, co dajemy Bogu, nasz czas, nasze zaangażowanie, naszą dobrą wolę. Jako rzeczywistość, którą składamy Bogu niejako w ofierze. Święty Jan Paweł II napisał: w Chrystusie Bóg szuka człowieka. W Chrystusie Bóg szuka człowieka. I tak naprawdę całe nasze życie duchowe z Bogiem jest Jego boską inicjatywą. Nasze życie sakramentalne, nasze życie modlitwy jest tak naprawdę wielkim aktem miłości Boga do człowieka. Jest Jego inicjatywą. Stajemy niejednokrotnie bezradni w obliczu tej inicjatywy. Mówimy sobie: nie potrafię z Bogiem rozmawiać. Nie mam o czym z Nim mówić. Nie wiem, w jaki sposób miałbym do Niego przemawiać. Genialny Cyprian Kamil Norwid, do którego tak często odwoływał się Jan Paweł II, napisał kiedyś: przez wszystko do mnie przemawiałeś, Panie, przez ciemność burzy, grom i przez świtanie, przez przyjacielską dłoń w zapasach z światem, pochwałą wreszcie, ach, nie Twoim kwiatem. Panie, ja nie miałem głosu do odpowiedzi i milczałem. Ogromnie ważne jest to, by uświadomić sobie, przez jak wiele znaków, gestów, zdarzeń, sytuacji przemawia do nas Bóg. Przez rzeczywistość świata stworzonego, przez bliskość ludzi, nawet przez te trudne doświadczenia, które tak często stają się wartością, która nas uszlachetnia. Pozostaje dziękczynienie Bogu, a potem próba odpowiedzi. O taką odpowiedź modlił się Norwid. To rozwiąż jeszcze głos, bo anioł woła. Takiej odpowiedzi uczył nas nieustannie święty Jan Paweł II. Człowiek autentycznej mistyki, autentycznej bliskości i przyjaźni z Bogiem. Święty Janie Pawle II, wielki nauczycielu modlitwy, módl się za nami.